Hej widzowie, witam was bardzo serdecznie w nowym pokoju. Taki troszeczkę burdelek jest, ale tym się nie zajmuję. Rozpoczynam dla was nową serię na kanale. Tak, jest tą serią Outriders, którym jest w tej chwili w wersji demo i nie będzie kamerki, tylko pojawiam wam się, żebyście wiedzieli, że no, wszystko jest w porządku. I tylko pytanie, czemu nie było filmów? Choroba, alergia, znaczy no, ogólnie coś tam choroby. Lekcje zdalne i parę innych problemów. Ale wróciłem i wracam dla was z serią. Pierwszą z niej Minecraft, nie Roblox i tak dalej. Znaczy to też będzie, ale pierwszą serią z gry, która będzie miała premierę. I tą grą jest Outriders. Jest w tej chwili do ogrania demo darmowe, ale później grę będę kupował, bo ona kosztuje 250 zł. I to będzie pierwsza seria na kanale z normalnych gier, które pojawią się premiery. W planach jeszcze mam Resident Evil 8, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na pewno Outriders macie pewność, że seria się pojawi, pobrałem demo. I w dzisiejszym odcinku będę nagrywał kopa. Wersję kooperacyjną z koleżanką jedną. I cóż, więcej wam nic nie powiem. Przejdźmy do odcinka oraz jeśli wam się odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę. I teraz przechodzimy już do odcinka. A zanim jeszcze to, chciałem tylko szybko powiedzieć, że ogólnie będzie wersja, znaczy będzie kontynuacja Minecrafta Wyspa Mrozu, czy ostatni odcinek i możecie się go spodziewać po tych czterech odcinkach, czy więcej odcinków z wersji demonstracyjnej Outriders, który jest, szybko powiem, połączeniem science fiction i postapo. Fajnie powiem wam połączenie, tym bardziej, że jestem fanem postapo i science fiction, także cóż, będziecie mieli 8 odcinków z wersji demonstracyjnej, cały prolog, a później przejdziemy już do pełnej wersji gry i zobaczymy, czy będę grał dalej z kimś, czy będę grał sam. Tylko tak szybko mówię, się wpierdzielam, żebyście wiedzieli. Miłego oglądania wam życzę. The anomaly should have killed us, but instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w Outriders, wersja demonstracyjna z całym prologiem, więc tak, nagrałem kopa, co nie? I niestety audio się zwaliło i żałuję teraz bardzo, dlatego... Cóż, trzeba jeszcze raz nagrać to, kurde. Nie, ogólnie przepraszam was bardzo widzowie, to nawet się nie spodziewałem, że do czegoś takiego dojdzie. Dlatego całą fabułę i misję właśnie no, mówiłem tutaj. Dlatego niestety trzeba będzie zrobić tak, że zmień postać i stworzyć nową postać niestety. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, ale no cóż, takie rzeczy się zdarzają niestety.
I patrząc na to, że będziemy ogrywać prolog, to dam... Dodam może... Nie dam jakiegoś zrąbistego wyglądu tej postaci. Nie no, dam coś, żeby ona wyglądała jakoś przynajmniej dobrze. Znamiona to tak. Ponad okiem oczywiście, bo to najlepiej wygląda. No coś takiego. Bliznę to... Coś pod okiem? No, pod okiem coś takiego albo... O, coś takiego może być. Już postać. I jego nazwiemy... Nie no. Zobaczymy, co mi wylosuje. Luther, dobra, niech będzie Luther. Dobra, możemy rozpocząć grę, bo bym zapomniał o tym i wywaliło mi. Wywaliło mi grę. Mi się pojawił jakiś błąd na Unreal Engine i nie wiem, czym to jest spowodowane akurat. To się procesor nie daje rady. Jest taka możliwość. Kuźwa. Tak trzeba będzie wreszcie kiedyś wymienić ten procesor, bo tak samo płytę główną. Może kiedyś. Będę miał pieniądze. Ziemia jest martwa. Niszczyliśmy ją. Zbudowano dwa statki kolonizacyjne, którymi mieliśmy podróżować pośród gwiazd. Tylko jednemu z nich udało, tylko my ocaliliśmy. Po 83-letniej podróży orbitujemy nad naszym nowym domem. Wiem, jaka to jest planeta, bo znamy nazwę. Planeta. Och. W ogóle, jeśli chodzi o ulepszenie procesora, to jest jakieś w zapasie po moim bracie i płytę główną trzeba będzie nową. Też nie wiem, czy ona będzie wystarczająca do gry. Ale mam nadzieję, że uda lepszy procesor. I jeśli uda się w przyszłości. Oczywiście będzie, jeśli chcecie, będziecie mogli mnie w przyszłości wesprzeć, pomóc w przedsięwzięciu, jeśli oczywiście byli, to obstawiam, że na pewno szybko uda się wystarczająco dobry sprzęt wziąć, żeby akurat były podnagrywki na kolejne serie, bo mój komputer chyba nie jest aż tak dobry pod to. Pod 1, Flores Command. You are clear to begin descent to surface. Copy? Disengaging. Initiating auxiliary thrust. Wziąłem w ogóle angielski, bo polski to tak troszeczkę... Not okay jest. Ta muzyka jest zarąbista. No, także mówię, w przyszłości będziecie mogli mnie donatować. Także jeśli będziecie chcieli pomóc mi wesprzeć i polepszyć, pomóc mi w ulepszeniu sprzętu pod nagrywki na kolejne serie w przyszłości, będę wam bardzo wdzięczny. Oczywiście, jeśli tylko chcecie. Tutaj nie ma tak, że ja was proszę o to. To już jest wasza decyzja. No i jest i piękna planeta Enoch. Enoch znaczy. Oczywiście jest też duży problem z tego, co czytałem, z DLLS-em. Jakoś tak. Strasznie są postacie troszeczkę zblurowane. Well, boss, you're ready. Got my truck. No, znaczy wy tego nie widzicie, ale widać, że to jest zablurowane, ale to może być tylko, ale to może być spowodowane tym, że to jest wersja, wiecie, demowa. I oni dopiero co będą to naprawiać, także... Jeśli gracie w tą grę, widzicie jakieś błędy, dajcie feedback, twórcom. Now, Snipers at 3 and 6, multiple defense lines and an operating base established within the hour. Move! Goodman? A word. You know the stakes of this mission. Flores is already half dismantled.
Our engine's on its way down to power a city of 500,000. Now, if these Outrider bozos hit pay dirt, you report to me first. Sir, I'm only here to answer proper procedure this fall. We're not on Earth, Shearer. There is no proper procedure. Listen up, Outriders. I know what you're all thinking. There's no going home. And no one has a clue what's waiting for us out there. But the ECA pencil heads can't greenlight this land until we find their missing probes. So let's do our job! Pierwszą misją jest dokazywanie sąd zrzuconych z Flores, których zbadaniem było dostarczenie danych telemetrycznych na temat planety. Musisz odnaleźć sądy i pozyskać masy zgromadzone na ich dyskach. Oczywiście, tak jak mówiłem, problemy są z tą grą, więc... Będziecie chcieli mnie wesprzeć w przyszłości, bardzo będę wam za to wdzięczny. Da się nagrać kolejne serie i może nie będzie mi wywalać gry co chwilę. A wy dostaniecie bardziej, o wiele lepiej wyglądające materiały. Bo na płytę główną mi starczy, a nie wiem czy procesor mojego brata jest wystarczająco dobry, ale raczej tak będzie. No wiem, że niektórym youtuberom przeszkadza niektóre problemy w tej grze, ale trzeba pamiętać, że to jest demo. Możemy zawsze dać feedback twórcom, żeby coś naprawili. Mają cały miesiąc na to. Zatem pode mnie nie możemy się spodziewać, że gra będzie wyglądać jak... O, przecież oni jeszcze będą to naprawiać wszystko. Witamy na Enoch! Would you smell that air? I can't even process breathing air that doesn't smell like a burnt carburetor. I didn't mind the air back on Earth. I'm used to it. Trust me, you'll get used to fresh air too. Truth is, none of us should have even gotten off Earth. Survivor's guilt. You think any one of us isn't feeling it? It's not just that. If the Caraval's engine hadn't exploded back on Earth and killed most of the real Outriders with it, there would be a bunch of mercenaries down here in their place. I hired you because you don't let anything get in your way. Zgadza się nawet na takie przeszkody. Dobra, Nie, to zarąbiście wygląda. I pomyśleć, że takim czymś będziemy się poruszać. A pod tabem mam... Okej, czyli radar, okej. Hej, Tanner, gdzie idziemy? No, zwikaj. Okej, interact with objects. Okej, no to stawiamy obóz. No, na pewno będą musieli się zająć cutscenkami, tego jestem pewny, bo cutscenki są w 30 fpsach. Także feedback. Feedback, guys. Odcinek nagrywam troszeczkę. All right, people. We got jobs to do. Cuthbert, Skarsted, set up a perimeter. I want fortifications going up within the hour. Jakob, you're field testing the munitions. Gutman, get your scanner up and running so we can find those damn probes. Outrider, a word. Okay. Hey. No matter what happens out here, I need my best gun on this in case things go south. Can I depend on you? Just tell me what to do, Cap. My weapons haven't been fired in nearly a century. Why don't you head over to Jakob and get your gear checked, and then be prepared to move out as soon as those probes are located. Any questions? No word from Earth, I assume? It's really gone. She went dark 15 years into our journey. More or less as predicted, ECA's confirmed no communication since. Shit. Panie Tanerze, czemu twój strój? No, I grew up a slum dog, fighting for scraps. Lost everyone, really, long before the end. Doomsday just wasn't a thing I worried about. Hell, it was never gonna live past 20 anyway. Somehow, I was one of the ones who made it.
Don't even know what I'm supposed to be doing here. As things go right, time's coming, you're gonna have to leave all that behind. This is a new beginning. You could have a family here, build a cabin, grow old and get fat. That's not me, Cap. Know my way around bullets, not kids. It's... There'd be no need for someone like me here. Maybe the old you, Outrider. But you're one of the chosen few. You get to build the future. Don't waste it. Może czy twoja rodzina wydostała się z ziemi? Did any more of your people make it off Earth, Cap? My brother. Almost. But no. They got him in cryo as we evacuated LA. Hoping we could stop the bleeding. He was too far gone. Ah, shit. Sorry to hear that. I haven't had the time to think about it. What about Sarah? She's good, right? Yeah. My Sarah's up there. They don't wake her group for another 6 months, but I can wait. I didn't have a chance to tell you this and all the madness, but my little girl's pregnant. That's how I got her the seat. Two for one special, huh? So that's why I've been in such a good mood since they unfroze your ass. Don't push it, Outrider. Yes, sir, granddad, sir. Jaki jest kapitanie ziadków? Jak dziecko, mam, why it's so good? Mam! I'll go find Jakob's shooting range. Good. We're on standby for those probes, so stay on alert. Tanner, czemu twój... Możesz uspokoić swoją kurtkę, ona co chwilę skacze. Nie będę gadał z człowiekiem, którego kurtka skacze. Możesz przejechać, bo ja tu chcę przejść. Dziękuję. Cześć Jakub! I to jest postać, którą pokochamy. Jakub. Jest to jedyny Polak, który jest w tej naszej drużynie, którą zaprzyjaźniby. Cześć Jakub. What's on your mind, boss? I know that look you get. Co sądzisz o Enoch? What do you make of this place, Jakob? It's perfect. Beautiful. How long you want to bet before we bury it all under concrete and plastic? Oh, come on. You can't still be that cynical. Just look at this valley. I don't know, boss. Maybe we all just got too much riding on this. We already have one dead planet in the rear view. If we screw this one up, do it. Maybe we won't. Sure, maybe this is really it. Maybe we can finally stop sleeping with our guns under our pillows, stop worrying about food every goddamn day. Believe me, boss. I want this to work. You have no idea. Mods, huh? People don't change. Still got your money on black, huh? The house always wins. Ten ostatni dzień na ziemi był koszmarem. That last day got really hairy. I wasn't sure if any of us were gonna make it. We cut it pretty close. You can't stop thinking about it either. I know. It's insane. That was 80 years ago. Yeah, feels like days. My knuckles are still sore, my ears still ringing from all the gunfire. I mean, there was thousands of them, all climbing over each other, slaughtering everyone in their way. Tried to pull down the launch tower to bash in the doors of her shuttles. I've been in a lot of war zones, but that was fucking anarchy. Look, it was either us getting off the planet or them. We just did what we had to do. We do what we have to do. We look out for each other. Hell, we better. Other than the Cap and Cuthbert, you're the only person left alive I know. I'm the only person left alive worth knowing. Jest. Zgadzam się.
I'm glad you made it on board, you old bastard. Me too. Dobra, panie Jakubie, testujemy tą broń, bo ja chcę zrobić boom boom. Time to test my gear. Up for some target practice, boss. Let's get started. W końcu moja broń była korzystana przez 100 lat. Chcę wiedzieć, że nie strzelam gumi chrupkami. Te kule będą wylatywać po prostu. Fancy stuff. Yeah, a new toy. You're the first one to test it out, boss. O, to fajnie, że nikt nie testował przede mną. Think you could take on a tank? Did I ever mention how glad I am to be on your side? Ja też się cieszę. Dobra, podoba mi się od razu feeling strzelania w tej grze. Now give that sidearm a try, eh? Alright, you can stop showing off. No. Oj, no, poniósł tej broni. Zgadza się. Dobrze. No i ogólnie jeśli chodzi o miniaturkę, to miniaturka będzie z tej wersji kooperacyjnej tą drugą postacią. Znaczy ogólnie z pierwszego odcinka miniaturka będzie z tego odcinka, co nagrywam kooperacyjnie. Natomiast już reszta raczej będzie już w wersji single. Oh my gosh. This is stunning. I wish you could have seen this, Dad. Hey. Shira, right? Oh, I'm sorry. Can you believe this landscape? It's so beautiful. Oh, if only we had an internet to post those to. It's for a scientific record. Besides, we'll have the internet up and running in the first 6 months. The entire thing was backed up. I'm just pulling your leg, Shira. Any luck with the probe? No wiesz, przynajmniej będę mógł sobie poglądać YouTube'a. O ile tu jest już YouTube. How can the probe signals have simply vanished? Yeah, they said it was some kind of interference or something. Not from space, maybe, but not from down here. Still, seems the initial readings were right for breathing. Yes, but before the ECA can authorize 500,000 more people coming here, we need the probe's data to know we can support them. And if we can't? What's DC's plan B? Do you have any questions I could answer to? Yeah. No to może wierzysz, że ESA zrobi. Alright, tell me the truth. You think the ECA's thought this whole plan through? Well, my father was part of the team that designed the plan. My entire life he helped prepare for this day. The greatest undertaking of human history. Oh, so that's how you got on the ship, huh? Daddy smoothed your way? No. I studied engineering. Spent years in orbit. Designed structure, drilling rivets into the hull. I helped build that ship. No i ogólnie wszystko będzie podzielone na... Good for you. It was my father. Części. Znaczy nagram cały filmik i podzielę go na części po prostu. Byście mieli parę odcinków po prostu. Może się w weekend uda się wstawić dwa odcinki. Nie, to po jeden. A później w wtorek, czwartek. But in the end it's just me. It's strange not knowing anyone here. When this is over, come hang out with us. We're not such a bad bunch. I might take you up on that. Jest plan kolonizacyjny. How is this colonization gonna work?
You're in the planning rooms, right? Yes. We've already started disassembling the engine. We need to bring that down first. Mm-hmm. The nuclear core should give us enough power to get the colony up and running. And when do the civilian plots start coming down? Within a few weeks, if all goes well. First, just enough people. Jak chcecie, możecie napisać na zdrowie w tym momencie, jak jesteście. You know, water, food, and shelter. Then we'll keep waking folks from cryo, a few thousand at a time, no more than we can feed. Until before you know it, you'll be standing in the middle of a city. Meanwhile, the Floris stays up there. The ship was built in orbit. It was never meant to land. We'll have to keep it in our skies until we're capable of space flight again. One day, maybe. Super, czyli będą tam siedzieć. Nie wiadomo ile lat. Gdzie takie... Ach, kurwa, ale pięknie. Który mamy rok? 3000. Oh, fuck. I am sleepy guy. Hey, is that supposed to blink that way? Oh. That's a probe. Tanner, I think we got a signal. It's close. Excellent work. Ojciec z mlekiem. Now go locate the damn thing, so we can land this beauty. Copy that. Nie będę żartował. Hey, it's an historic moment. We should document it. Tak, zróbmy selfie. To jest znowu naukowy. Selfie. Nie no, po prostu. Nie mogę z tego. Zabierzcie mi tą kłodę, chcę się wyruszyć na przygodę. Okay, I'm going. Heads up, I got movement. 9 o'clock, something big. All units stay alert. Guard the perimeter. Hold your fire until we know what we're dealing with. To co mi się... We got eyes on some kind of hyena, cow things. Yeah, I'm seeing them over here too. A whole herd of them. Are we sure all the wildlife around here are vegetarian? Herbivores? We call them herbivores? Whatever. They look pretty ugly, you ask me. No, they're astonishing. I bet they can be domesticated, performing. I bet they make some fat, juicy steaks. Ktoś tu widzę, że nie są wegetarianami, którzy są roślinożercami. One of those cow things is sunning itself right on my path. Hey, maybe he can get close enough to get a DNA sample. Not exactly our priority, but if I can get close without spooking it, I'll try. Scared it off, but I've secured the objective. No szkoda, no. Got some kind of storm. Boy, we know what kind of storm is this. Looks like it landed pretty hard, but the data seems intact. Copy that. Transmitting to HQ now. To nie jest zwyczajna burza. Hold on. Tanner? I'm picking up a second signal, but something's weird about this one. Weird? The pitch is rising and falling? It's supposed to be a steady tone. Outrider Alpha to HQ. Hold off on calling in that green light. We got another probe out here to analyze. Negative, Alpha. Your job is done. Damn it. Maxwell, listen to me. We can't afford to make mistakes. Give us time. Any more time and we lose our orbital window. We have the data. I'm calling it in. You want to keep searching? Don't blame me if you find trouble. Over and out. All right, now, Riders. Rendezvous back with the convoy. Let's go find that stray. Przestałem, szefie. Przyszłem tutaj jak najszybciej mogłem. Hey, Cuthbert. Any updates? The probe signal is mostly noise, but I've tracked its source. There. Gdyby w Polsce były takie burze, to nie wiem. Jakub ma okularki. Lenonki. Same shit, different planet. Oczywiście. Widać, że Polak. Oczywiście.